jest ważne dla Waszej relacji. Chcecie, by Wasza relacja w nowym roku 2022 była jeszcze lepsza, więc powiem Wam dzisiaj z tych kart, co jest bardzo ważne, istotne dla Was, by było Wam ze sobą lepiej, by uzdrowić być może jakieś złe energie i by było jeszcze piękniej, lub jeśli jest źle, by było dobrze. Te wskazówki tutaj Państwu podam za pomocą Activation Oracle, czyli orakel aktywujący w ten sposób, tak? Orakel aktywujący i w tym momencie ma ten orakel jakby uaktywnić Waszą dobrą energię w Waszej relacji. Dlatego zdecydowałam się właśnie na ten orakel. Tutaj ten orakel to są mandale energetyczne, które mają dobre wibracje, tak? Dla Waszej duszy. Ponieważ tutaj jest Discover the language of your soul, czyli jakby powinnaś rozwijać jakby język swojej duszy, słuchać swojej duszy, czego ona pragnie. I właśnie przyjrzyjmy się, co te mandale chcą dzisiaj Wam przekazać. W jaki sposób macie, co brakuje w Waszej relacji i co powinniście ulepszyć, wyzdrowieć, tak? Uzdrowić. Dobrze. Wybierzcie sobie, kochani, trzy grupy. Dobrze? Pierwsza grupa to kwarc różowy. Druga grupa kwarc żółty cytrynowy. I trzecia grupa kwarc ametystu fioletowy. Wybierzcie sobie jedną z tych grup. Ja witam serdecznie oczywiście wszystkich na moim kanale, subskrybentów i tych nowych widzów, którzy dzisiaj właśnie zasubskrybują mój kanał z dzwoneczkiem u góry, ponieważ chcą oczywiście również dostawać codziennie moje wróżby kolektywne. Zapraszam do subskrypcji wszystkich kochanych nowych widzów i zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania, żebym poczuła, że jesteście, żebym poczuła Waszą obecność, Waszą energię. Proszę, komentujcie lub napiszcie coś krótko. Również proszę o lajki. Także wysyłajcie mi swoje energie, a ja będę nagrywać ciągle nowe filmiki. Ok, zaczynamy, kochani, od pierwszej karty, od pierwszej grupy. Pierwsza grupa to kwarc różowy. Kwarc różowy, jeśli wybraliście tutaj ten kamień, to jest kwarc miłości, tak? On przyciąga również i pomaga również w rytuałach przyciągnąć szczęście i miłość. Także wszyscy ci, co wybrali kwarc różowy, zaczynamy. Co może poprawić Waszą relację? Alchemia, czyli chemia. Chemia, przyciąganie, pożądanie, ta seksualność, ta magnetyczność, taka erotyczna, która być może już u Was zasnęła, umarła, nie jest prezentna, to właśnie brakuje, brakuje tej chemii, brakuje tego przyciągania magnetycznego, seksualnego, by Wasza relacja była znowu dobra, by się odrodziły te emocje, ogniste uczucia, ta właśnie ta piękna seksualność. Tego brakuje lub to jest być może jakieś niezadowalające, jakby niedoskonałe. To powinniście ulepszyć, tak? Ta chemia, która była na początku Waszej znajomości, gdy się poznaliście, powinna wrócić, by po prostu coś pięknego wróciło właśnie do Waszej relacji. Ta właśnie ta magia tego przyciągania, tak? Mężczyzny z kobietą, czy inni tam według płci, tak? Według upodobań. Natomiast chodzi tutaj o to, by ta chemia była między Wami teraz silniejsza, ponieważ tutaj coś się zepsuło, czujecie jakiś niedosyt, czujecie, że nie wiem, no być może przeszło to wszystko do takiej rutyny, nie ma czasu, tak?
nie zastanawiacie się nad tym, ale ten potencjał tej chemii, który był na początku u Was, tak, że aż iskrzyło między Wami, postarajcie się, by to wróciło. Porozmawiajcie o tym z partnerem, partnerką, porozmawiajcie, w jaki sposób moglibyście to znowu uaktywnić, ponieważ tutaj właśnie widzicie, ta mandala też pokazuje, że są te dwie osoby, jakby jest takie, pomiędzy Wami jest ta chemia, to przyciąganie, magnetyczność, i tutaj to powoduje właśnie, że Wy się przyciągacie, że nie możecie bez siebie żyć, tak? Także dajcie szansę jeszcze raz tej chemii, która była na początku, by ona właśnie powróciła. Dziękuję grupie pierwszej, zapraszam grupę drugą, wszystkich tych, którzy wybrali kwarc cytrynowy. Zobaczmy, co możecie polepszyć w Waszej relacji. Magic. Wow, magic. Tutaj magic mówi o tym, by wizualizować, afirmować, przyciągać szczęście z powrotem do Waszej relacji, by słuchać głosu swojego serca, czego Wam brakuje, i prosić Wszechświat, prosić aniołów, archaniołów, nie wiem, opatrzność Bożą, by Wam pomogła, by wróciła ta piękna magia. Tutaj nie chodzi też o tą chemię, o seksualność, ale chodzi o magię, o to, byście czuli swoją miłość, byście czuli ją duchowo, mentalnie, emocjonalnie, uczuciowo, byście czuli właśnie to, że jesteście dla siebie ważni. Jakby ta, pozwólcie opatrzności Bożej Wszechświatowi pomóc sobie, tak? Tutaj wykorzystajcie jakby tą siłę, tą moc Wszechświata, opatrzności Bożej, aniołów stróżów, archaniołów, by Wam troszeczkę pomogli. Nie wiem, zapalcie sobie nieraz świece, poproście wspólnie, puśćcie to we Wszechświat, by wróciła do Was taka ta piękna, magiczna atmosfera. Być może również też ważne są momenty, gdzie stworzycie sami taką piękną, magiczną atmosferę. Zapalcie piękne świece, puśćcie piękną muzykę, którą uwielbiacie. Nie wiem, zapalcie kadzidełko jakieś, na przykład różane. Kadzidełko różane wspiera wibracje miłości. I nie wiem, stwórzcie taką piękną wokół Was jakby magiczną atmosferę, piękne ambience, gdzie będziecie się dobrze czuć, gdzie wróci taka romantyczność, romantyczność Waszych pięknych uczuć, tak? Żeby czuć taką właśnie piękną magię, jak takiego pięknego motyla, który unosi się w powietrzu. Także myślcie o tych pięknych momentach między Wami, żeby nie wszystko było takie normalne, jakby proste. Także dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią, czyli wszystkich tych, którzy wybrali właśnie ametyst, kwarc ten fioletowy. Co sprawi, że polepszycie swoją relację? Czego brakuje w Waszej relacji? Healing. Czyli musicie coś uzdrowić w tej relacji. Coś być może jest chorego, co ciągle jest frustrujące, jest balastem, obciąża Waszą piękną relację. Coś jest frustrującego, co nie pozwala Wam być obojgu szczęśliwym. Musicie coś uzdrowić, czy swoje wewnętrzne dziecko, które Was obciąża, czy nie wiem, jakieś problemy, które ciągle wracają. Być może uzdrowić jakieś nałogi, które po prostu są, no nie wiem, chorobliwe, które są obciążeniem totalnym w Waszym związku. Musicie tutaj naprawdę zastanowić się, co jest punktem drażliwym, co jest punktem, który nie daje Wam być obojgu szczęśliwym ze sobą. Healing, czyli uzdrowienie wszystkiego, co jest toksyczne, wszystkich toksycznych jakichś spraw, no nie wiem, obciążeń właśnie tutaj, nałogów, niezależnie jakie to byłyby nałogi, tak? Zazdrości być może. Także pomyślcie nad tym, by uzdrowić coś, co jest chorego w Waszej relacji, czy co jest w każdym razie toksycznego. Zastanówcie się, co jest toksyczne, co jest tutaj trucizną, co zatruwa Waszą relację, i to próbujcie razem pokonać, to próbujcie razem właśnie zlikwidować. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za odwiedzenie
mojego kanału i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim moim słuchaczom, subskrybentom. Weźcie sobie do serca te wskazówki. Do usłyszenia już wkrótce.